Tam chciałem Wam pokazać dziś, jak w prosty, szybki, łatwy sposób samemu wykonać regulację hamulca ręcznego w samochodzie Nissan Qashqai z roku 2007. Co musimy zrobić? Musimy zdjąć tą część panelu. W jaki sposób? Mocowany on jest na czterech kołkach, dwóch z tej strony, dwóch z tej. Musimy go zdemontować, wyciągając go do góry. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Zaglądnijmy teraz, co mamy w środku i na czym polega regulacja. Z tej strony, jak widzicie, wychodzą dwie linki od koła prawego, koła lewego. Linka łącząca, kończąca się takim śrubunkiem, nakrętką na kluczyk dziesiątka. I na tym właśnie będziemy regulować. Polega to tylko na dokręceniu. Regulacja skończona i udało się podciągnąć na gwincie śruby około 1 cm, co na dźwigni dało mi 4 ząbki. W tej chwili na maksymalnie ciągnę na 6 ząbków i auto stoi. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jak prosty i łatwy sposób samemu wykonać regulację hamulca ręcznego Nissanie Qashqai z roku 2007 J10. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.